wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. W każdym miejscu ślubowania i pastorowania nauczycielia klas pierwszych, a w szczególności pana burmistrza Wiktora Wariusza Demickiego. Sekretarz miasta Karinę Błaszczyk. Dyrektor Szkoły Podstawowej Stupieczyca panią Beatę Koprowską. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Stupieczycach panią Katarzynę Płonkę. Oraz przewodniczącą Rady Rodziców Kingę Duszko. Witam również wychowawców, wszystkich przybyłych rodziców oraz was, drogie koleżanki i koledzy. Spotkamy się dziś, aby wspólnie uczestniczyć w ślubowaniu i pastowaniu nauczycieli klas pierwszych. Proszę o zabranie głosu zaproszonych gości. Panie Dyrektor, Szanowni Państwo, Panie Rodzice, dzisiaj szczególny dzień, dzień, który na pewno zapadnie w pamięci tym najmłodszym uczniom naszej szkoły. Pasowanie na ucznia dzisiaj staniecie się prawdziwymi uczniami tej szkoły. Złożycie przysięgę rodzicom wszystkich tych pociech, życzę dużo wytrwałości. Bo to był trudny czas, trudny okres, zarówno dla dzieci, ale chyba bardziej dla rodziców nawet. Abyście byli dumni ze swoich pociech i żeby przynosiły wam tylko satysfakcję i jak najlepsze oceny tego życzę. Nie przynosiły żadnych, nie sprawiały żadnych trudności w codziennym życiu. Żeby były całe życie tak uśmiechnięte, jak są dzisiaj. Pani dyrektor, nauczycielom na ręce pani dyrektor chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Dużo wytrwałości również w tej ciężkiej misji. Zdrowia tego życzę wszystkim Państwu. To wyżej, tego nie chciałem mówić, ale ciężka trudna praca. Zawsze mi przychodzi na myśl to przysłowie, abyś te dzieci uczył. Ktoś, kto tego nie przeszedł, w życiu czy nie przychodzi, to nie wie, co to znaczy. Sam jestem też z wycieczenia nauczycielem i powiem szczerze, że trudno by było w tej chwili wrócić z powrotem do tego zawodu. Nie wiem, czy bym wytrzymał drogowo dzień czasu. Byłoby trudno. No ale są to. Ktoś to musi robić, tak? Także jedni uczą, drudzy leczą, trzeci robią jeszcze coś innego. Na ręce, jeśli można, na ręce pani dyrektor za wszystkich nauczycieli. Jeszcze raz zdrowia, pomyślności, dużo radości, samych sukcesów, żeby szkoła przynosiła miasto dumy, żebyśmy mogli się chwalić. Dziękuję za to. Teraz zapraszamy wszystkich na uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów klas pierwszych. Całość baczność. Rada Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Pawiana Konowicza w Stupieczycach prowadzi. Yeah.
ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączy się z narodem. To chybnie. Spodnie. Drodzy mali przyjaciele, koleżanki i koledzy z klas pierwszych, od momentu wejścia w szkolne progi tworzycie razem z nami szkolną rodzinę. Dzisiaj wasz wielki dzień, ślubowanie i pasowanie na ucznia. Wiecie, że w rodzinie każdy obok prawa ma obowiązki, które powinien solidnie wykonywać. Naszym obowiązkiem jest przede wszystkim nauka, do której drążą was nauczyciele i rodzice. My, starsi uczniowie, wyciągniemy do was zawsze ze wszystkimi trudnymi sprawami. Uśmiechnijcie się, bo w naszej szkole jest przyjemnie, miło i radośnie. Uroczystość pasowania na uczniów to bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły. Za chwilę pierwszaki zaprezentują to, czego się już nauczyły i pokażą, czy zasłużyły na miano ucznia. Zapraszamy. Krótkim ukłonem z uśmiechem radości witamy tu zebranych gości. Chcemy wam zaśpiewać i wyrecytować ładnie. Proszę się nie gniewać, jeśli źle wypadnie, bo my nie artyści, tylko małe dzieci. A dzieci nas będzie, gdy brawo poleci. Yeah.
nie piszę dobrze, czytam i ja wszystko panią pytam. Jestem, ja się gadula, bo to moja reguła. Do szkoły chodzi mogę, ale się wypowiedziałam. Jestem Zuzia wesoła, zawsze cieszymy szkoła, bo w szkole tyle pilności mieć, tutaj nic nie będzie złościć. A ja jestem Madzia, mała w szkole, nigdy nie płakałam. Pięknie literki piszę w zeszycie, może pokażę, jak nie wierzyć. Jestem spokojny Szczepan, byłem emocjonalny, który się bardzo sam. Wchodzą mi do głowy różne treści, to mi się w głowie to zmieści. Jestem Tawery, kiedyś byłem z kolakiem, lecz to są dane Sasiu. A dzisiaj jestem uczniem w dziewiątej klasy. Pokaż
dbać o przyrodę, o świeże powietrze i o czystą wodę. Trzeba segregować śmieci, proszę wszystkie dzieci. Wiemy, jak nazywa się nasza ojczyzna i jakie są nasze barwy. Flaga biało-czerwona przez wieki krwią naznaczona. Godne pocnie tworzyły to czerwony trzebusz cały. Wiemy, że wątek to polskie morze, Wisła, największa polska rzeka, swych pieków wszystkich nas uzyka. Polska to nasza ojczyzna, pierna kastelu bliska, stoję z stolicą, jest Warszawa, spodni szczerze ci się pada. Hej kolego, nie tylko literek i cyferek, lecz w naszej szkole uczymy się też angielskiego. Umiemy angielskie kolory, liczby i szkolne przybory, do tego wiele piosenek znamy i zaraz wam po jedną ładnie zaśpiewamy. Życzymy wam, pierwszoklasiści, ścian kolorowych i ławek zdrowych. Wiele hałasu tylko z radości. Długopisy, wszystkie pióra, niechaj piszą mądrze. Ładnie i niech skrzypią tak jak żuraw. Kiedy bądź się gdzieś zakradnie, promień słońca niech ukradkiem wejdzie w każdy szkolny zeszyt. Bo kto taką ma zakładkę, tego każda lekcja cieszy. Aby trwałości niech nie brakuje, niech was daleka mijają dwuje, niech was jedynki nie spotykają, a rzutki same się do was pchają. Szanujcie innych wzorem patrona, niech złość miłości was nie pokona, niech dobre słowo na ustach gości, niech wam nie braknie nigdy radości. Proszę wszystkich o powstanie. Zapraszam do uroczystego ślubowania. Baczność do ślubowania. Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę się uczyć w szkole, jak kochać ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę się starał swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubujemy. Po ślubowaniu.
cię uczniom szkoły podstawowej. Pasuję cię na ucznia 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 szkoły podstawowej w Strumierzycach. 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 Moi drodzy uczniowie, pierwszoklasiści, dzisiaj w waszym życiu bardzo ważne wydarzenie, bardzo ważny dzień. Pasowanie, ślubowanie, a więc złożenie przyrzeczenia, przysięgi, a tym samym obietnicy, moi kochani. No właśnie, złożyliście obietnicę, którą należy dotrzymywać. Ślubowaliście, jak być dobrym Polakiem. Jak dbać o dobre imię swojej klasy, szkoły, jak dobrze się uczyć i wzorowo zachowywać. To, że nie będziecie sprawiali żadnych problemów swoim nauczycielom oraz swoim rodzicom. Moi kochani, bardzo ważna obietnica. I myślę, że każdy z was tą obietnicę dochowa. Życzę wam, abyście byli radośni i zadowoleni w szkole, żebyście z wielką ochotą przychodzili do szkoły, żeby ona dla was była drugim domem. Moi kochani rodzice, serdecznie gratuluję wspaniałych dzieci. Zobaczcie, jak oni są dzisiaj pięknie przygotowani. To zasługa naszych dzieci, pani wychowawczyń oraz was, kochani rodzice, bo na pewno każdego dnia wspieracie swoje dzieci. Życzę państwu, życzę drogim rodzicom dużo wytrwałości w tej niełatwej drodze, prawda, w szkole. Życzę również dużo zdrowia i dużo radości. Proszę panią dyrektor, wychowawczynię oraz przedstawiciela klasowej i szkolnej rady rodziców o wręczenie dyplomów i upominków. Programowania.
Mielasz. Chodzutko tutaj, tak? Szkodek, tobie również gratuluję, bardzo proszę, dla ciebie tylko medal i słodki upominek. Thank you.
piękny medal. Mamy. I pod kości. Proszę, weźcie. Tak zrobimy. I zapraszamy Salerego Przewanowskiego. Chciałam bardzo serdecznie podziękować zaproszonym gościom, panu burmistrzowi, pani sekretarz, pani dyrektor przedszkola, przewodniczącej Rady Rodziców, wam kochani rodzice, że mogliśmy dzisiaj wspólnie świętować pasowanie i ślubowanie naszych uczniów. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Oddaję jeszcze głos panu burmistrzowi. Ja jeszcze też tutaj mamy taki drobne upominki, mamy takie tutaj dla dzieci. Żeby stomatolodzy mieli co robić. I też proszę Państwa. A może zanieście rodzicom te asteczki okuminki jeszcze raz przyjdziecie. Nie, nie,